5 stycznia wspominamy błogosławionego Dydaka Józefa z Kadyksu, prezbitera. Józef López Caamano urodził się w 1743 roku w Kadyksie w Hiszpanii. Jego rodzina wywodziła się z dynastii królów wizygockich. Nie miał zdolności do nauki, w szkole często był przezywany i wyśmiewany. Józef wstąpił do zakonu kapucynów w Sewilli, gdzie otrzymał imię Dydak. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie i oddał się głoszeniu kazań. Wkrótce objawił się w nim niezwykły Boży dar głoszenia. Przemierzał całą Hiszpanię, niosąc orędzie Ewangelii do najbardziej oddalonych nawet wiosek i miasteczek. Jego język był prosty i zrozumiały dla każdego. Wszyscy jego słuchacze byli pod wrażeniem kazań, które odciskały wyraźne piętno na ich dalszym życiu. Zdarzało się, że w czasie swoich kazań nawet lewitował. Odznaczał się niezwykłą czcią do tajemnicy Trójcy Świętej. Dydak miał szczególną łaskę dotykania serc tych, którzy przychodzili do niego, do konfesjonału. Znajdował także czas, by odwiedzać szpitale i więzienia oraz angażować się w działalność dobroczynną, a na modlitwę poświęcał natomiast swoje noce. Zmarł w 1801 roku, a beatyfikował go papież Leon XIII w 1894. Dydak jest uważany za apostoła Hiszpanii. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Dydaka Józefa na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,